Siemanko YouTube. Ostatnio mieliśmy klatkę w 10 klipach, jak ją poprawić. Dzisiaj mamy plecy. Konkretna partia, dużo mięśni i generalnie wiele osób ma z nią problem. Ja również długo należałem do tych osób. Właściwie przegrywałem większość zawodów moich, nie zajmowałem pierwszego miejsca ze względu właśnie na ten słaby tył. Od jakiegoś czasu się to zmieniło, wyrównałem tą partię na tyle, że jest proporcjonalna do reszty. Nie wyróżnia się na tyle, żeby była najlepsza, ale idzie ku temu wszystko, żeby tak było. Dlaczego? Znalazłem na nią wiele sposobów i o tym dzisiaj będzie 10 konkretnych tipów na to, jak poprawić tą niezmiernie ciężką partię. Także zapraszam i lecimy. Podciąganie, moi drodzy, to nie jest najlepsze ćwiczenie na plecy. One jest doskonałe pod warunkiem, że robimy je dobrze. Natomiast większość osób, które ma słabe plecy, jest z reguły słaba i przez to nie jest w stanie efektywnie się podciągać, a więc nie jest w stanie angażować wystarczająco wszystkich mięśni pleców do pracy. Co innego jest w momencie, gdy podciągamy się właściwie, czyli podciągamy się wysoko, po drugie kierujemy odpowiednio łopatki, czyli nie robimy ruchu tylko tutaj, tylko jest on w pełnym zakresie, hop, ponad drążek. Kolejna kwestia to są wyprostowane nogi. Biodro powinno być wyprostowane, czyli pośladki dopięte, a nie nogi skrzyżowane. I wtedy nasze mięśnie pleców będą optymalnie pracować, a zatem fajnie budować te plecy. Z kolei to, co ja widzę u większości osób, to jest po pierwsze podciąganie tutaj, czyli łopatki idą do góry, gdzie powinny być w dole, klatka piersiowa schowana, a więc więcej pracujemy ramionami, bicepsami, przedramionami i generalnie nie budujemy pleców. Więc to jest pierwszy tip. Wyrzuć to ćwiczenie, naucz się prawidłowo podciągać na przykład na maszynie z pomocą, bo generalnie takie możecie spotkać na swojej pewnie siłowni. Ewentualnie możecie korzystać z drążka, ściągania drążka do klatki piersiowej i wykonywać to na mniejszym obciążeniu, z właściwą techniką i wtedy jesteście w stanie myśleć o tym, żeby właśnie odpowiednio pracować łopatkami, a nie tracić za wszelką cenę tą postawę, tylko żeby się dociągnąć na tym drążku. Ok? Tak więc najpierw nauczmy się techniki, a później bierzmy się za podciąganie. To samo się tyczy rady, że martwy ciąg przykładowo, czy wiosłowanie to najlepsze ćwiczenia na plecy. Znowu, jeśli jest technicznie dobrze, jesteśmy w stanie angażować te mięśnie, które powinniśmy, okej, tak, ale nie w momencie, gdy ktoś jest początkujący albo generalnie zbyt słaby, żeby to dobrze wykonywać. Okej, moi drodzy, ruszamy już do naprawdę ważnym tipem na początek, czyli pracą waszych łopatek. Jeśli chcemy angażować górną część pleców, łopatki mogą być u góry, mogą pracować tutaj, ewentualnie troszeczkę niżej. Natomiast jeśli chcemy zbudować naprawdę szerokie plecy od samego dołu, to nie mamy prawa pracować ciągle tu, czy nawet tu, kierując łopatki właśnie ku górze. Wszystko musi iść w dół. W dół i do środka, tak abyśmy mogli generalnie zapracować najszerszym grzbietu od samego jego dolnego przyczepu. I teraz większość osób dlatego nie ma dołu pleców, najszerszych grzbietu, ponieważ nie jest w stanie efektywnie tymi łopatkami pracować. I teraz macie przykład każdego ćwiczenia. Przykładowo jest to na przykład wysuwanie tutaj pusztangą. Jeśli chcemy zapracować najszerszym grzbietu, to przede wszystkim musimy puścić łopatkę luźno, rozciągnąć ją, następnie pociągnąć ją w dół. Okay? Czyli jesteśmy tutaj ze sztangą. Czyli chcąc angażować górną i środkową część pleców, możemy ruch prowadzić tutaj, ewentualnie tutaj. Natomiast jeśli chcemy najszerszymi pracować, musimy ruch prowadzić bardziej do biodra i łopatki tak samo kierować nisko. Więc ucząc się pracy łopatek, jednocześnie uczymy się angażować konkretne rejony pleców. Teraz, jeśli będziecie korzystać z jakiejkolwiek maszyny, ze ściągania, odnośnie właśnie pracy łopatek, zasady są te same. Czyli mając przykładowo taką maszynę, możemy sobie nią pracować tutaj, gdzie ruch tak naprawdę będzie kierowany na środek pleców, a możemy łopatki ściągnąć mocno w dół, dać bardziej do przodu i będziemy angażować bardziej najszerszy grzbiet od samego dołu, tak?
Czyli wszystko się sprowadza do tego, jak poprowadzicie opadki. I tak jak wspomniałem, możecie to dotyczyć takiej maszyny, a możecie to odnieść również do ściągania drążka. I tak samo większość ludzi będzie pracowało tutaj. Hop, w ten sposób. Pozycja jest zamknięta i pracuje chcąc nie chcąc tylko góra pleców. Później coś tam u tej góry pleców jest, a dołu w zasadzie nie ma. Dlatego chcemy angażować całe plecy, klatą pójść do przodu, łopatki dać w dół i otworzyć ją. Ok? Rozciągamy, idziemy mocno z łopatkami w dół i do środka. Nie tutaj, tylko pełne otwarcie. Także praca łopatek to jest kosmicznie ważna sprawa. Jeśli się jej nie nauczycie, to nigdy nie zbudujecie dobrych pleców. Kolejny game changer, moi drodzy, to są paski. Paski na nadgarstki, które pozwalają wam zawiązać czy to sztangę, czy uchwyt na maszynie i jednocześnie nie myśleć o chwycie, nie pompować przedramion, bo kiedy wasze przedramiona już są na tyle zmęczone, żeby nie trzymać chwytu, ale na przykład najszersze czy inna część pleców jeszcze jest w stanie pracować, wtedy wasze plecy są niedotrenowane, natomiast przedramiona czy chwyt są przemęczone i zwyczajnie puszczają. Także nie bójcie się używać pasków, tym bardziej jeśli nie trenujecie typowo siłowo pod jakiegoś strongmana czy pod inne sporty siłowe, tylko zwyczajnie zależy wam na sylwetce, a więc wygodnie sobie wiążemy paski właśnie tak jak wspomniałem, czy to na tego typu maszynie. Owijamy je porządnie, żeby trzymały nam ciężar. Wtedy nie musimy myśleć o tym chwycie, ponieważ pasek nam elegancko to trzyma. Innym rozwiązaniem mogą być też haki. Szczególnie kobiety z nich korzystają. Również właśnie w sportach sylwetkowych, w bikini. Po co mają męczyć słabe dłonie, które tak naprawdę nie muszą być silniejsze. Zależy nam na tym, żeby angażować w 100% plecy i właśnie w tych końcowych powtórzeniach, kiedy chwyt już nam puszcza, ten pasek nam pomaga przytrzymać ten ciężar i na maksa zaangażować mięśnie. Także trzecia rada, używaj pasków. Kolejny istotny element, który będzie wiązał się z następnymi dwoma punktami, jest ego lifting, czyli podnoszenie ciężarów, na które nie jesteście gotowi. Po pierwsze, ryzyko kontuzji jest znaczne, po drugie, czucie mięśniowe jest średnie albo co najmniej słabe. Po trzecie, generalnie nie pracujecie tym, co macie pracować. Znowu, nie będą pracować głównie plecy, tylko mięśnie pomocnicze, tak? W przypadku martwego ciągu, którym jest ćwiczeniem typowo siłowym, możemy się skupić na oczywiście progresowaniu ciągle w siłę, natomiast ja te ćwiczenie bardziej używam nie jako pierwsze w planie, czasami drugie, czasami trzecie, a dzisiaj czwarte, tylko dlatego, że wcześniej aktywowane mięśnie pleców już są na tyle zmęczone, że nie muszę tutaj dokładać bardzo dużo ciężaru, a ich praca jest doskonała. A więc pracuję sobie na 140 kg, co względnie nie jest dużo, patrząc na moją wagę, na mój staż, bo jestem w stanie tutaj 200 robić na serię, gdybym zaczął od tego trening. Natomiast chodzi o to, żeby, tak jak mówię, nie na siłę progresować we wszystkich ćwiczeniach, szczególnie jeśli nasze ciało nie jest na to gotowe. Okej, progresywne przeładowanie jest istotne, jest niezmiernie ważnym elementem całego wzrostu mięśni, natomiast nie może być tylko takim czynnikiem decydującym, gdzie nasza technika traci albo nasz zakres ruchu. I to jest moja rada kolejna, czyli zakres ruchu, moi drodzy. To już jest piąta rada, którą musicie sobie wziąć do serca, dlatego że często właśnie przy podciąganiu, gdzie ruch jest tak naprawdę już wymuszany w końcowych powtórzeniach, często skracamy ten zakres powtórzeń. To samo w wiosłowaniu hantlem. Tak naprawdę najszerszy grzbietu, jeśli nim pracujemy, powinien pójść do pełnego rozciągnięcia i wiosować w ten sposób. Okay? Dużo ludzi pracuje tylko tutaj. Tak jakby bicepsem chcieli pracować. Tak samo wiosłowanie z wyciągu dolnego pracują tutaj. To nie jest pełny zakres ruchu. Przede wszystkim chcemy wyciągnąć bardziej te łopatki, puścić je luźno i zapracować nimi maksymalnie do tyłu. I ten zakres tu 3 cm, tu 3 cm już nam daje 6 cm, które jest niezwykle ważne po to, żeby ten mięsień pracował na całej swojej długości. I teraz idąc dalej w odniesieniu do tych dwóch poprzednich rad, mamy ego lifting, które eliminujemy. Mamy zakres powtórzeń, który staramy się pracować w nim optymalnej długości i mamy, co za tym idzie, odpowiednie czucie mięśniowe. Czyli te rzeczy jakby się ze sobą pokrywają, natomiast musimy jakby je
wszystkie osobno traktować, żeby mieć je na uwadze, tak? Każde ćwiczenie, nawet martwy ciąg, powinien mimo wszystko angażować te mięśnie, które chcemy. Czyli jeśli ty robisz martwy ciąg i bolą cię prostowniki grzbietu, to czy tam dół pleców, jak zwał, tak zwał, to generalnie robisz źle to ćwiczenie, tak? Powinieneś czuć środkową część pleców, generalnie górę pleców, tył uda, pośladki, a nie właśnie prostowniki grzbietu, tak? Czyli robiąc martwy ciąg w takiej wersji kulturystycznej bardziej, żeby bazować mocniej na hipertrofii, będziemy chcieli mocno dopinać te mięśnie pleców u góry i nawet przy tym ćwiczeniu dbać o czucie mięśniowe. Okay? Czyli tu dociągamy łopatki, wyczuwamy te plecy, kontrolujemy ten ruch. Moje prostowniki w ogóle nie są zmęczone, natomiast pracowało wszystko to, co ma pracować. Okay? To, o czym mówiłem wcześniej. I nawet w takich właśnie ćwiczeniach typowo siłowych musicie zwracać uwagę na ciężar, ale jednocześnie nie rezygnować z tej techniki, pełnego zakresu powtórzeń i czucia mięśniowego. Właśnie dostałem z Instagrama wiadomość od masażysty Andrzeja, że mi napisał: taka ciekawostka, wiesz, gdzie kończy się tylna taśma? Na czole. Nie wiem, czy to prawda, musicie wy napisać mi w komentarzu, czy on nie ściemnia, czy wali. Nie powiem co. Okej, moi drodzy, kolejna rada to zakres powtórzeń. Nie 8-12, to nie jest idealny zakres dla hipertrofii. Tak naprawdę potrzebujemy ciężkich powtórzeń, tak jak w martwym ciągu, gdzie ciężar jest duży, czucie mięśniowe nam nie ucieka, jednocześnie nie przeciążamy tych rejonów, których byśmy nie chcieli, ale ciężar ma znaczenie, dlatego zakres powtórzeń od 2 do nawet 20, 30. Teraz mam maszynę, gdzie będę pracował stricte na najszerszym grzbietu i tu będę sobie pracował po 15-20 ruchów na stronę, gdzie ten zakres powtórzeń tak naprawdę uważany, powiedzmy, w jakiejś tam literaturze nie jest takim typowym dla hipertrofii, a raczej bardziej dla wytrzymałości mięśniowej, coś w ten desek, tak? Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w 100% zaangażować włókien mięśniowych, jeśli nie pracujemy na pełnym spektrum powtórzeń. A więc potrzebujemy powtórzeń między 2 a 20, a nawet 30, jeśli mówimy, jeśli połączymy to z jakimiś seriami łączonymi, dropsetami i tak dalej. Także tutaj polecam Wam nie skupiać się na 8-12, tylko właśnie i mieć ciężkie ruchy i izolowane ruchy, gdzie tych ruchów jest znacznie, znacznie więcej. Poprzednie rady, musimy zwrócić teraz uwagę na kolejną bardzo ważną rzecz w naszym planie treningowym, czyli dobór konkretnych ćwiczeń. Teraz nie chciałbym, żebyś się kierował tym, co jest popularne na plecy, co widzisz na Instagramie na plecy, tylko tym, co czujesz. Dobór ćwiczeń powinien być taki, że po pierwsze czujesz doskonale te obszary pleców, które mają pracować. Po drugie, nie chodzi tutaj o to, że nie wykonujesz ćwiczeń, które są dla ciebie niewygodne, czyli na przykład, nie wiem, może nie lubisz martwego ciągu, ale bardzo dobrze go czujesz, dobrze w nim progresujesz, ale cię męczy. Czy to powinien być odpowiedni dobór ćwiczenia dla ciebie? Tak, ponieważ to ćwiczenie nie sprawia ci żadnego problemu, jeśli chodzi o ból, tylko po prostu nie lubisz go ze względu, że jest, nie wiem, ciężkie na przykład, tak? Więc ćwiczenie powinno być przede wszystkim takie, dobór tych ćwiczeń, które świetnie czujemy. Na przykład ja dla przykładu lubię wiosłować półsztangą w opadzie tułowia, co zresztą widzieliście na tym filmie. Lubię ćwiczenia czasami na przykład zamienić wiosłowanie sztangą na suwnicę Smitha, którą czuję doskonale. I teraz ktoś może powiedzieć, a suwnica Smitha na przykład nie pracuje, nie jest tak efektywna, bo nie angażuje tyle mięśni, co wiele ostawy, czyli wolny ciężar. I tak naprawdę nie ma tutaj takiej złotej rady, że coś jest lepsze od czegoś. To ty masz czuć i generalnie musisz się wsłuchać w swoje ciało. Tak więc idąc za tą radą, idziemy do kolejnej, moim zdaniem, złotej zasady, czyli progresywnego przeładowania. I
teraz mając odpowiednie czucie mięśniowe, wiedząc jakie ćwiczenia mamy w naszym planie, progresujemy z nimi, dokładając obciążenia, dokładając ilość serii, dokładając jakieś konkretne ćwiczenia, które może nam jeszcze brakują, czyli na przykład, nie wiem, poprawiliśmy już ten dół pleców, ale brakuje nam jeszcze wstępującej części czworobocznego, czyli ten czworoboczny, który zaczyna się nam od powiedzmy połowy pleców i będziemy wrzucać jeszcze dodatkowe jakieś szruksy w opadzie tułowia, czy inne ćwiczenia, musi być ciągle zwiększana intensywność bądź objętość naszego treningu, bo nasze ciało musi mieć też nowe bodźce, tak? Nie wystarczy coś dobrze czuć, perfekcyjnie, idealnie spinać. Musi ciało czuć wyzwanie, musi mieć potrzebę wzrostu, bo inaczej nie urośnie, tak? Więc najprostszym progresywnym przeciążeniem, które możemy sobie zapewnić, jest po prostu zwiększenie obciążeń, ale tak jak mówię, możemy na innych płaszczyznach również sobie to regulować i czynić. Tak więc to jest kolejna rzecz, bardzo istotna. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest częstotliwość treningów. I tutaj musicie zrozumieć, że doskonały trening, który sobie ułożycie, nie może być raz w tygodniu. Jeśli chcecie poprawić plecy, to jest zbyt długi okres czasu pomiędzy jednostkami, aby te plecy rzeczywiście dostawały wystarczające bodźce do wzrostu, tak? Okej, dla osoby początkującej to może wystarczy, ale jeśli już jesteś na jakimś poziomie, to musisz przynajmniej te plecy trenować przynajmniej dwa razy w tygodniu. I tutaj fajna z mojej strony rada, żeby podzielić sobie właśnie na plecy na szerokość, czyli głównie pracować na najszerszych grzbietach. Wiadomo, że oczywiście przy każdym treningu będą całe plecy pracować, natomiast możemy je wytargetować odpowiednio układając ćwiczenia, pracując z łopatkami, to o czym mówiłem wcześniej, angażując bardziej najszersze, albo bardziej środek pleców, pracując na grubość. A więc dzielimy jeden dzień na plecy na szerokość, na przykład dokładając do niego tył barku, bądź na przykład biceps, i drugi dzień plecy na grubość, gdzie będziemy dokładać jeszcze dwugłowe uda, na przykład pracując całą tylną taśmą. I to jest doskonałe rozwiązanie, bo te plecy tak naprawdę są przepracowane w każdej płaszczyźnie, pod każdym kątem, z uwzględnieniem wszystkich mięśni. Także to Wam radzę, moi drodzy, podchodzić bardzo skrupulatnie do Waszych treningów, przyglądać się każdemu elementowi, to jak pracujecie ruchem, to jak dobieracie ćwiczenia, ile wykonujecie tych powtórzeń. Wszystko ma tak naprawdę tutaj znaczenie i widzicie, że to jest tylko trening i tak wiele można nim zadziałać. Teraz jeśli macie świadomość, że jeszcze jest dieta, jeszcze jest regeneracja, tam również na tych płaszczyznach można sobie bardzo wiele podziałać i to też trzeba robić. Jeśli chcemy to spiąć w całość, rzeczywiście, żeby to było efektywne i efektowne, to wszystko to musi razem grać. Także zachęcam Was do stałej edukacji, żebyście ciągle poszukiwali nowych dróg, nie poddawali się, jeśli jakaś partia jest oporna. Zrobimy na pewno na temat każdej partii taki odcinek, żeby każdy z Was znalazł coś dla siebie. No i co? Pozostaje mi Wam życzyć, żebyście sobie życzyli, żebyście śledzili ten kanał i obserwowali, bo dużo będzie się jeszcze działo. Także trzymajcie się, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.